Wszystko nam za chwilę uda i będę mógł powiedzieć. Oglądamy Nowoczynę jeszcze raz tutaj na ziemi. No i teraz... Już za nami pierwszy dzień rajdu rzeszowskiego. Tam przytrafiły się drobne przygody na pierwszej pętli. Tak, na pierwszej pętli mieliśmy w sumie dwie przygody. Całe szczęście z konsekwencją tylko czasową, a nie sprzętową. Dojechaliśmy po pierwszej pętli na całkiem niezłej pozycji w grupie M. Wyrobiliśmy sobie dosyć sporą przewagę, jak gdyby można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o drugą pozycję. Druga pętla w zasadzie kontrolowaliśmy czasy tempo. Myślę, że zostało z pierwszej pętli, ale nie mogłem sobie odmówić Lubeni, jednak tam przycisnąłem i zanotowaliśmy dużo lepszy czas. Jutro jakieś zmiany przed tym jutrzejszym drugim dniem? No w sumie nie wiemy jaka będzie pogoda. No. Jedyne zmiany mogą dotyczyć ogumienia. Myślę, że strategię będziemy chcieli przyjąć z pierwszego dnia rajdu, ale to będzie jeszcze zależało naprawdę dużo od nas i od naszej rozwagi, czy utrzymamy się na drodze. A do pierwszego miejsca dużo tracicie? Nie, myślę, że nie jest jeszcze osiągalne dla nas i musimy na razie bazować na tym, co mamy. Mm-hmm.
poprosimy o podsumowanie rajdu, który w twoim wydaniu chyba obfitował w wiele przygód. Szczęśliwie auto ocalało i pewnie dużo się nauczyłeś, ale w RPP tak ostro chyba nie cisnąłeś. No nie, że zdecydowanie. No w Mistrzostwach Polski jest dużo większa ranga zawodów. Co za tym idzie, no kierowcy są dużo, dużo lepsi. No rajd rzeszowski bardzo ciężki dla nas. No, pierwszego dnia, co prawda, wypracowaliśmy sobie całkiem niezłą przewagę czasową nad trzecim miejscem w Wence. Myśleliśmy, że drugiego dnia całkiem komfortowo i sympatycznie będziemy sobie podróżować po odcinkach bez żadnego ciśnienia, z jakąś tam stonowaną jazdą. Okazało się inaczej. No, pech znów chciał nam dokuczyć, obróciło gdzieś tam nas na którymś z odcinków. 20 sekund straciliśmy, później kapcie, dwa razy nie trafiliśmy z oponami pod względem pogody, także no, mieliśmy naprawdę przeprawę przez ten rajd. Powiedz, jakim wynikiem skończyliście rajd? Skończyliśmy wynikiem drugim miejscem w klasie N w Mistrzostwach Polski i na tym nam najbardziej zależało, żeby przywieźć te punkty. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Nałożeń Jakubowski to załoga, która była mocno oklaskiwana, dużo efektownej jazdy, kibicom się to podobało. Brawa dla was, szampanie widzę jest również. Proszę o wręczenie uchwałów za drugie miejsce w grupie E pana Janusza Olecha, sekretarza Generalnego Urzędu Wojewódzkiego. Myślę, że mieliście momentami ochotę trochę kibicom pokazać, było trochę jazdy z slajdami, to pewnie dla nich. Jasne, że dla nich. Zawsze każdy powód, jak tutaj po naszym kibicom. Dziękujemy bardzo za te boki, za te slajdy, a więc kawał fajnej jazdy, szybkiej jazdy i są na lecie. Nowocień Jakubowski.